Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku spotkania w Muzealnym Magazynie. Dzisiaj widzimy się w magazynie zbiorów grafiki i rysunku działu sztuki polskiej i europejskiej naszego muzeum. Ja nazywam się Szymon Jan Stenka, jestem adiunktem działu sztuki polskiej i europejskiej, opiekunem zbiorów grafiki i rysunku. Zapraszam Państwa na spotkanie z grafiką Jerzego Chopina. Jerzy Chopin był artystą wileńskim i toruńskim, a dziś zapraszam na podróż, gdzie Wilno spotyka się z Toruniem, ze względu na to, że w swojej twórczości Jerzy Chopin właśnie łączył te dwa światy. Ze względu na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dziś chciałbym zaprezentować grafikę, w której Jerzy Chopin zaprasza na spotkanie ze świętami i na grafikę, która nosi tytuł Na pasterkę. Jerzy Chopin właśnie tutaj, w grafice, która powstała w 1954 roku, ukazuje ludzi, którzy w podróży na saniach wyruszają właśnie na pasterce. W tle widzą Państwo kruchtę. Jest to kruchta kościoła misjonarzy znajdującego się w Wilnie. Kolory są lekko przydymione właśnie. Widać między innymi to przyprószenie śniegiem uzyskane dzięki użycia techniki miękkiego werniksu oraz tą gwiazdę betlejemską znajdującą się na samej górze. Jedyne źródło światła widać właśnie dzięki otwartej właśnie kruchcie kościoła. Jest to grafika o tyle wyjątkowa, że poza samą ryciną w naszych zbiorach znajduje się także matryca do niej. Matryca powstała na płycie cynkowej. Matryca wyróżnia się tym od matryc przedwojennych, że jest ona cieńsza. Z relacji uzyskanych od uczniów, studentów, profesora Jerzego Chopina wiemy, że ze względu na brak materiałów po wojnie często były to płyty zerywane z dachów albo z parapetów, więc różniły się one znacznie od tych przedwojennych, które są znacznie grubsze. Też jeżeli chodzi o samą kruchtę kościoła misjonarzy, to w swoich zbiorach posiadamy także rysunek lawowany tuszem, który także ukazuje tą samą kruchtę. Jest to o tyle interesujące, że profesor Jerzy Chopin w okresie międzywojennym wykonywał jeszcze na terenie Wilna serię fotografii, które zamieszczał w Słowie, pisząc artykuły pod pseudonimem Jota i opisując Wilno zaginione. Te fotografie znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i na podstawie tego jesteśmy w stanie zidentyfikować te zabytki oraz jesteśmy w stanie oczywiście na podstawie tego też, że one do dziś istnieją w krajobrazie wileńskim. Też jest to tyle to istotne, że te same fotografie, ten sam układ kompozycyjny jest przedstawiony na dzisiejszych grafikach, które znajdują się w naszych zbiorach, z wyjątkiem tego sztafarza ludzkiego, który został dodany później. Jerzy Chopin, tak jak opisywał to profesor Poklewski, łączył realizm z niezwykle romantyczną nastrojowością. Dlatego jego prace są wyjątkowe, co możemy właśnie zauważyć i zauważać do tej pory. Dziękuję bardzo.